Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Dzień dobry. Dzień dobry witam. Po, y, Arkadiusz Chęciński z platformy obywatelskiej czy z, z, już ze wspólnie dla Sosnowca? Z platformy obywatelskiej, a wspólnie dla Sosnowca to bezpartyjne stowarzyszenie mające za zadanie grupować ludzi działających w samorządzie bez względu na poglądy polityczne, bo ja zawsze podkreślam, że samorząd to jest coś, co musi działać poza polityką zupełnie. Jeżeli prezydent mówi o polityce i o partiach politycznych, to przestaje być prezydentem wszystkich mieszkańców. A co to oznacza dla wyborów samorządowych i szyldu, pod którym um, będzie ubiegał się pan o reelekcję w, um, za dwa lata? Panie redaktorze, do wyborów samorządowych, jeszcze jeżeli nic dziwnego się nie wydarzy, dwa lata także dzisiaj. Trudno e, wnioskować, co, co będzie w polityce, bo dwa lata w obecnej polityce, w jej prędkości, którą dzisiaj nabrała, wszystko się może wydarzyć. E, także no, poczekajmy, zobaczymy. Ale to możliwy jest scenariusz, że pan i radni Platformy, podobnie jak inni e, radni, wchodzący w skład, tej koalicji dzisiaj wystartują pod szyldem wspólnie dla Sosnowca? Wszystko jest możliwe. Dzisiaj pracujemy pod szyldem wspólnie dla Sosnowca, ponieważ, tak jak powiedziałem, praca samorządowa nie może być partyjna. Ja zawsze to podkreślam, dziura w drodze. Kiepska edukacja, kiepska służba zdrowia nie jest dla Platformy, SLD, PiSu, czy jakiejkolwiek innej opcji politycznej, tylko dla mieszkańców danego miasta, akurat w moim przypadku Sosnowca. I pod tym wspólnym szyldem udaje mi się Współpracować z większością radnych Rady Miasta Sosnowca, bo, bo działamy po prostu wspólnie dla Sosnowca, wspólnie dla mieszkańców naszego miasta. Ale to nie jest ubezpieczenie na wypadek rozpadu platformy, czy może przewidywanie takiego scenariusza? Ja myślę, że platforma ma się może nie bardzo dobrze, bo bym skłamał, ale nie najgorzej. Jest w trudnej sytuacji jak każde. Każde ugrupowanie, każda partia, każde stowarzyszenie, każdy zespół, mówię o różnych poziomach naszego życia, które doznało porażki, musi, musi się zebrać w sobie, pokazać nową wartość, nowy program, nowe twarze i myślę, że, że, że jest jedynym rozwiązaniem dla naszego kraju. No bo dzisiaj widząc, co się, co się dookoła nas dzieje, to opozycja musi się zjednoczyć, a, a tak jak mówię, Platforma jest tym takim najstarszym szyldem, mającym swoje struktury, mające... Ale dzisiaj najpopularniejszym odziwo jest jednak ugrupowanie... Jeżeli patrzymy na scenę opozycyjną Ryszarda Petru, Platforma traci w sondażach. tak. radny, tak, nowoczesna, bo o tym mówimy, jest nowym ugrupowaniem i jest mu troszkę łatwiej, ponieważ nie ma jakichkolwiek grzechów w przeszłości, bo tak chyba można by powiedzieć, ale tak naprawdę jest to tylko nazwa bez jakiejś większej, głębszej treści. Pa, wracając do wspólnie dla, to nie tylko Sosnowiec, ale też inne miasta, na pewno Rybnik, gdzie tego typu koalicja też się konstytuuje właśnie. I proszę zobaczyć, że... Gdzieś jeszcze? Proszę zobaczyć na przykładzie Rybnika, gdzie pod szyldem partyjnym był problem ze sprawowaniem władzy. Ludzie bez szyldów partyjnych potrafią się jednoczyć w, w samorządzie i po prostu działać dla, dla dobra samorządu. Są jeszcze inne przykłady? Tak. Miasta Zagłębia Dąbrowskiego, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Lada Chwila, Wojkowice, Czelać. To wszystkie miasta, w których powstają kluby wspólnie dla... Chodzą też plotki, że listę wspólnie dla Aleśląskiego zobaczymy za dwa lata w wyborach do Sejmiku. To, to jest jakaś prawda w tym? Panie że tak jak mówię, to są dwa lata, to bardzo duży okres czasu, i wydaje się, że to życie samorządowe. Idąc od gminy, powiatu do, do urzędu marszałkowskiego, do, 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 do urzędów marszałkowskich, będzie uciekał od polityki, bo wy pan rano, jak włączamy czy po południu, czy w nocy w ostatnim czasie telewizor i widzimy to, co dzieje się w Warszawie. Naprawdę ludzie mają dość polityków. Polityki chcą normalności, a dzisiaj ostatnią oazą normalności i braku wojny polsko-polskiej jest samorząd, bo my w samorządzie między prezydentami spieramy się, bo, 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 bo nie, nie da się nie spierać bo przecież najlepsze rozwiązania wynikają z różnego rodzaju sporów, tarcia różnych projektów, ale potrafimy się dogadywać. Ja zawsze mówię, że subregion centralny ZIT Stowarzyszenie, które żeśmy stworzyli do tego, żeby współpracować w ramach regionalnego programu Operacyjnego, czyli ogromnych pieniędzy, które są dla województwa śląskiego i dla naszej części województwa. Tam decyzje podejmowane są praktycznie wszystkie jednogłośnie, mimo że tak jak mówię, mówimy o ogromnych pieniądzach i potrafimy jako prezydenci siąść. I tego obrazu. Prezydent Jawożna zawsze jest zwykle jest tym, który ma odrębne zdanie i, i, i też trudno... No to chyba e... mówimy o komunikacji bardziej niż o, o, o całości współpracy. E, tak, mówię o, o, o całości, znaczy komunikacja I o, i, jest częścią i tej całości współpracy. I o, i o To prawda. E... Ale proszę zwrócić uwagę, ale że też Jaworzno możli... jest troszeczkę tak z boku naszego województwa, to, 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 to może powoduje, że pan prezydent nie bardzo identyfikuje się z resztą województwa, bo, e... bo chyba tam w Jaworznie, w tamtym rejonie jest bardziej, ciąg... bardziej ciągnie e, mieszkańców do Krakowa niż do, 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 do Katowic z województwa śląskiego. No, układ komunikacyjny mówi co innego, tak przy okazji. Natomiast Wracając jeszcze do mojego pytania, czyli jest możliwe, że taka lista niepartyjna, a przynajmniej teoretycznie wspólnie dla Śląskiego pojawi się? W wyborach do sejmiku również. Tak? W polityce, w samorządzie, jakiejkolwiek innej polityce, czy tutaj ogólnokrajowej, czy regionalnej, nie można mówić nigdy. A władze, platformy, co mówią o tego typu plotkach? Ale ja, tak jak powiedziałem, moją partią macierzystą, gdy jestem po południu po pracy, czy teraz pan pyta w radiu, jest Platforma Obywatelska, jest, była i będzie i spodziewa się pan jakiejś konkretnej reakcji na, na, na tego typu inicjatywy? To jest... Panie Rada, to że dzisiaj mamy wielu samorządowców, którzy startowali w wyborach pod szyldami różnymi z jakichś komitetów wyborczych, a są albo członkami Platformy Obywatelskiej, albo osobami wspierającymi Platformę Obywatelską, albo sympatykami Platformy Obywatelskiej, czy pewnie innych partii, bo, bo akurat mówimy dzisiaj o Platformie Obywatelskiej. Mówimy, mówiliśmy też o współpracy prezydentów, to a propos tej współpracy, czy możliwości. Yy, kształtowania jakiegoś porozumienia, czy prezydenci innych miast, aglomeracji będą głosować za tym, żeby stolica powstającej metropolii mieściła się w Sosnowcu? Trudno mi jest odpowiedzieć za innych prezydentów, ale dziwiłbym się, gdyby prezydenci innych miast nie chcieli decentralizacji organów władzy Górnośląsko-Zagłębieskiej Metropolii. Ja czytałem i bardzo z tego powodu się cieszę, bo bardzo cenię jedną z najważniejszych postaci życia samorządowego w naszym kraju, nie tylko w naszym województwie, pana prezydenta Frankiewicza, bo, bo, bo trudno inaczej go nazywać, szefa Związku Miast Polskich, który powiedział wprost, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie mówi, że Sosnowiec, bo... bo, bo powiedział nie mówię, to na tej antenie. E, e, tak, tak, bo chyba czytałem to w Dzienniku zachodnim. Po zachodni, spotkaniu w Radiu tak? Piekary, ale mam też list od pana prezydenta Frankiewicza, odpowiedź, jak gdyby na ten, na ten mój apel o to, żeby tą decentralizację przeprowadzić, w którym piszę dokładnie tak samo. I rzeczywiście, Bytom jest też taki tego, tego, tego przykładem, bo tam akurat chyba pan Frankiewicz, pan prezydent Frankiewicz mówi o Bytomiu, że, że to też jedno z miejsc, które najbardziej straciło na, na przemianach, jakie zachodziły w naszym, naszym regionie, w naszym województwie. No właśnie, bo to, boże, się jedno bytom z to najstarsze, władzy, najstarsze miasto aglomeracji, z drugiej strony miasto z problemami które wymaga, powiedzmy, takiego też miastosłupczego bojca. Panie redaktorze, ja powiedziałem, dlaczego, dlaczego miasto Zagromia Dąbrowskiego, właśnie po to, żeby złapać, złamać te wszystkie stereotypy, które się gdzieś pojawiają. Zresztą Piekary Śląskie jest jednym z przykładów przy poprzednich władzach pana Korfantego tego stereotypu, bo nie wiem czy pan wie o tym, że gdy zmienialiśmy nazwę z górnośląskiej metropolii na górnośląską zagłębiowską GZM, to zresztą nigdy nie doszło do skutku względów formalno-prawnych, to piekary śląskie wyszły z metropolii, bo, bo nie były w stanie przegłosować w, w nazwie Zagłębiowska. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, tak jak mówiłem, potrafimy się dogadywać i myślę, że jeden z na pewno z organów władzy w Bytomiu powinien się znaleźć. Może komunikacja, właśnie, bo jedną z najważniejszych jest, ale Właśnie, żeby złamać stereotypy, pokazać, że, że jesteśmy jednym wielkim regionem i za Zagłębie to jest tak naprawdę jeden ogromny podmiot, który musi ze współpracować. Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem, żeby stolica e, czy stolica metropolii e, znajdowała się w Zagłębie, w Sosnowcu. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich mieszkańców całego regionu. Do usłyszenia.